Mędrzec Salomon pisał tak. Są trzy rzeczy nienasycone, w czym cztery, które nigdy nie powiedzą dosyć. Kraina umarłych, łono niepłodne, ziemia niesyta wody i ogień, który nigdy nie powie dość. Kiedy czytałem to, uświadomiłem sobie ważną rzecz, że jeżeli człowiek jest nienasycony, nie ma w nim zaspokojenia, żyje bez zaspokojenia. Mówi, Jezus jest moim Panem, ale jednocześnie jego życie tutaj to jest życie niezaspokojonego człowieka. To się będzie odbijało w jego życiu bardzo silnym echem. Za tym stoją duchy, demoniczne siły, które pchają tego człowieka w miejsce takiej ciągłej potrzeby. Człowiek ten nie myśli o tym, jak poświęcić swoje życie dla Królestwa, jak je położyć dla Królestwa, tylko myśli o tym, jak zaspokoić swoje życie. Rozumiecie? Kraina umarłych, łono niepłodne, ziemia niesyta wody, ogień, który nigdy nie powie dość. To wszystko są rzeczy związane ze śmiercią. Kiedy człowiek jest niezaspokojony w swojej duszy, kiedy jego dusza nie ma spokoju, to tak naprawdę żyje na pograniczu śmierci. Dużo mówi o Bogu, jak wielce Bóg go zaspokaja, ale on tego nie przeżywa na co dzień. I ciągle mówi, jak pijawka. Daj, 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 daj. Pijawka ma dwie córki, które ma imię Daj, Daj. Tak mówi ten sam mężczyzna. A potem cytuję to, co przed chwileczką mówiłem. Człowiek niezaspokojony wewnętrznie będzie ciągle czegoś chciał. Ciągle będzie mu czegoś brak. Ciągle będzie mówił, mam za mało. Za cienki jestem. Muszę mieć więcej. A człowiek zaspokojony, wiecie, co będzie robił? Człowiek zaspokojony wstanie, popatrzy w niebo i powie, Boże, co mam dzisiaj jeszcze złożyć w Królestwie? Wszystkiego mam pod dostatkiem. Niczego mi nie brakuje. Coś bym dzisiaj złożył w ofierze. Jakąś większą ofiarę bym dzisiaj złożył. Jakąś większą ofiarę bym dziś złożył. Zrobiłbym dzisiaj coś takiego, Panie Boże mój, żeby się piekło zesrało. Rozumiesz? Tak powie człowiek zaspokojony. Zaspokojony. Nie teoretycznie. Tak bardzo potrzeba, aby twoja dusza była zaspokojona. Jak będziesz dziś się modlił, powiedz, Boże, do Ciebie należy. Ty mnie stworzyłeś. W Chrystusie Jezusie jestem Twój. Niczego nie mam już tutaj, Boże mój. Chcę, aby dusza moja była zaspokojona w 100%. Abym mógł każdego ranka wstać i powiedzieć, Święty Duchu, do Ciebie należy moje życie. Chcę dzisiaj Tobie coś ofiarować większego niż wczoraj. Módl się tak do Niego. Powiedz, Boże mój, chcę być zaspokojony. Łamię wszelką demoniczną siłę, która pędziła mnie jak Kaina przez kawał życia. Boże mój, ogłaszam Twoje zaspokojenie w Chrystusie Jezusie. Twoje zaspokojenie. Twoje zaspokojenie. Mów to do Niego. Mów w wierze. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Czcimy Ciebie, Święty Królu. Wywyższamy Ciebie, Jachwę. Jedyny wielki i święty. Żywy Boże. Żywy Boże nasz. Thank you.
Chrystusie. Za życie w Chrystusie Jezusie. Uwielbiaj Go za to. Wywyższaj Go. Twojego Boga. Twojego Boga. Szakotola na masę na stajdaną. Ojcze, wiedrą, modlimy się z tronu w niebie. Modlimy się z tronu w niebie, Ojcze. Potężny.
Jest. Żyjemy na sali.
tygodnie, a nie 40 lat. 3 tygodnie. Twoje życie nowego stworzenia to nie jest życie, gdzie przez jego kawał będziesz się uwalniał. 3 tygodnie i kara. 3 tygodnie i kara. Mnie nie tak uczono chrześcijaństwa. 20 lat temu, jak mi głosili Ewangelię, to mówili: Jezus umarł za ciebie, wierzysz? Tak, idź, dziel się z innymi. Idź to zrób. Nikt mnie nie pyta, jak się czuję. Jakie ciężkie traumy przychodzę w życiu. Rozumiesz mnie? Nikt mnie o to nie pytał. Bo to 3 tygodnie. Droga do Kanaanu miała trwać. Nie daj się oszukać. Jak dałeś się do tej pory oszukać, utkwiłeś w tym 40-letnim w ogóle pochodzie po pustyni, to wracaj. 3 tygodnie. Rozumiesz? Po roku bycia tutaj własna służba. Rok tu i własna służba. Rozumiesz? Dwa lata i wychowujesz ludzi. Taka dynamika. Taka dynamika. Módl się o tą dynamikę. Módl się o tą dynamikę, bo to wymaga głębokiego położenia życia. Wejścia w głęboką, poważną dyscyplinę. I nie chodzenia wokół tej samej góry, czyli wokół własnej głowy. Módl się tak, powiedz: jestem zaspokojony w Chrystusie Jezusie. Święty Duch. Święty Duch.
Cię, uwielbiamy Cię, Jezusa. Yeah.
dzisiaj zostaje wyrwany korzeń z ciebie. Korzeń, który trzymał cię mocno przy ziemi. Wyjdźcie te osoby. Długo chodzisz. Tak jak Izrael po pustyni.
rządzisz nad nami. Jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży. Jakże wzniosły jest Twój tron. Ty rządzisz nad nami. Jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży. Jakże wzniosły jest Twój tron. Ty rządzisz nad nami. Jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży. Jakże wzniosły jest Twój tron. Ty rządzisz nad nami. Jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży. Jakże wzniosły jest Twój tron. Ty rządzisz narodami. Jakże wzniosły jest Twój tron.
Thank you.
Thank you.
umyśle, w emocjach, w ciele. Wejdź, proszę. Niech podejdzie któryś się kiedy staje się modlić.
zbawienie od każdej formy demonicznej opresji. Twoja wiara. To tak silna rzecz. Wiecie, jakiś czas temu teleskopy NASA zanotowały, że pewna gwiazda znajdująca się od Ziemi 20 milionów lat świetlnych uwolniła nagle ogromną dawkę światła. 20 milionów lat świetlnych i to dotarło do Ziemi. Szybko matematycy to przebadali. I stwierdzili, że gdyby ona była 5 milionów lat świetlnych od Ziemi, ta gwiazda, to to światło, które zostało uwolnione wtedy w tym impulsie, zdmuchnęłoby atmosferę. Światło zdmuchnęłoby atmosferę ziemską z odległości 5 milionów lat świetlnych. A on się przedstawił i powiedział: ja jestem światłością świata. Ja jestem światłem. O takim świetle on mówił. On o tym mówił. On nie mówił o świetle żarówki. To mówił ten, który rozpalił słońce. Ten, który powołał gwiazdy do bytu. Ten, który rozpalił gwiazdy od swojej osoby. Rozumiesz? On nadał żywot gwiazdom, słońcom. A potem przyszedł na ziemię i powiedział: ja jestem światłością świata. Jak się to ma problemem, który staje na twojej drodze? Twój problem zostanie zdmuchnięty. Zdmuchnięty. Jeśli twoja wiara, wiara właśnie w to światło, którym jest Jezus Chrystus, zostanie uwolniona centralnie w ten problem. Nam to pokazuje natura. List do Rzymian nam mówi, że Bóg jest widoczny w stworzeniu i można zobaczyć Go rozumem. Takie informacje to są informacje o Bogu. O Bogu. To, co dzieje się w kosmosie, jest namiastką tego, co dzieje się w duchu. Rozumiesz? Bo najpierw była duchowa rzeczywistość, a potem z duchowej rzeczywistości powstała ta materialna. Bo Bóg jest duchem. On z siebie wyjął kosmos. A ty go dzisiaj masz w sobie. Jesteś z nim zjednoczony. Rozumiesz to? Akt wiary. To potężny podmuch światła. Nie wolno wątpić.